Hej, witam Was serdecznie z tej strony. Hallak. słuchajcie, moi drodzy! Oj, dużo nowości! Piaskownica, oto serwer piaskownicy. Zamierzam powiedzieć Wam teraz o pociskach HE, które dostają no, nerfa. Zdecydowanego nerfa. Nie wiem, czemu to ma służyć. Zaraz sobie omówimy, bo niektóre pojazdy bardzo po dupie dostaną. Piaskownice, żeby zainstalować, musicie kliknąć na przycisk znajdujący się na w artykule na stronie wargamingu i cóż, nie ma tutaj wszystkich map, nie ma tutaj wszystkich czołgów, ogólnie jest trochę galimatia zrobiony, ale wszystko działa. Wczoraj to nie działało, tam przycisk nie działał, dzisiaj działa. Co zostało zmienione? Przede wszystkim normalnie jest tak, zresztą tutaj mogę wam Uwaga, uwaga, o właśnie, jest taki artykuł: piaskownica, przegląd pocisków odłamkowo burzących. Dołącz do testów i tutaj macie przycisk. Dołącz do testu, po kliknięciu um, powinno Wam się zacząć ściągać. A jeżeli tak nie będzie, to wystarczy zmienić, a przynajmniej wczoraj tak było, zmienić język na angielski tego artykułu i przycisk działał. Dobra, dlaczego zmieniają, co zmieniają? Jak wiecie, ogólnie pociski zostaną zmienione, nie tak jakbym tego chciał, czyli nie będzie nerfa dla Golda, yy, i wszystko po staremu, tylko wymyślili sobie, że dodadzą obrażenia dla pocisków normalnych, czyli tych podstawowych i czołgi będą miały więcej HP. Kompletnie do dupy moim zdaniem no ale boją się, żeby gracze nie powiedzieli, iż w czołgach premium, amunicja premium będzie znerfiona, czyli ktoś kupił czołg premium i tu coś mu nerfią. Więc obchodzą to w ten sposób, bez sensu, bo... no bez sensu. Ha! Obecnie jest tak, tak jak tutaj rozpisano, pocisk OB trafia w pancerz, wartość pancerza penetracji jest obliczana, zależnie od tego, czy doszło do przebicia, czy nie. I ta mechanika odchodzi do lamusa, Ponieważ nie ma właściwie czegoś takiego obecnie na piaskownicy, że pocisk HE przebija pancerz, prawda? Normalnie jest tak, jeżeli pancerz został przebity, wliczone są pełne, nominalne uszkodzenia, oczywiście biorąc pod uwagę RNG, czyli na HE-ku możecie po przebiciu pancerza na przykład zadać od nie wiem, 500 do 700, obecnie tego nie będzie. Tutaj, jeżeli pancerz nie został przebity, wylicza się połowę nominalnych uszkodzeń, następnie ustalany jest punkt otrzymujący uszkodzenia. W skrócie, w obrębie strefy otrzymującej uszkodzenia wybierany jest słaby punkt. Połowa nominalnych uszkodzeń zostaje proporcjonalnie pomniejszona w zależności od grubości pancerza i innych czynników w punkcie otrzymującym uszkodzenia. Zresztą nie do końca tego nie będę mówił, bo to jest tak zamotane, że część z Was tego, spora część tego nie zrozumie. Na przykładzie najlepiej wytłumaczyć. Otóż, działo 105 mm zadaje obecnie 360-510, prawda? Ma to działo, pocisk tego działa ma jakąś tam penetrację. Więc jeżeli przebiliście, to właśnie czołg przeciwnika dostaje takie obrażenia. Od 360 do 510. Co się dzieje, jeżeli nie przebiliście? Jeżeli nie przebiliście, te obrażenia zostaną podzielone na pół, czyli będziecie maksymalnie mogli zadać 255, bo to na pół, również ta wartość na pół. I wtedy jeszcze dochodzi modyfikacja, no w zależności od tego, jaki pancerz trafimy. Tak? Czyli gruby pancerz to jeszcze mniej zadamy, a jeżeli pancerz cieniutki to więcej. W napiaskownicy wymyślono, że teraz będzie inaczej, mianowicie nie ma możliwości przebicia, wszystkie pestki mają penetrację 0 i dostajemy dokładnie te wartości, czyli połowę tego, co tu, no mniej niż połowę tego, co tutaj. I ja myślałem, że to będzie działało tak, pokażę Wam, na przykład na przykładzie tortoisa, proszę bardzo, to jest jego działo, i widzicie, ostatnia pozycja to jest pocisk HE. On normalnie ma 0 penetracji i 185 e, tych obrażeń. Myślałem, że to będzie tak, iż rzeczywiście wszystkie czołgi będą z tego działa, z tego pocisku da, zadawały 185 obrażeń, ale tak nie jest. E, także. To jeszcze jest poddane odpowiedniej modyfikacji, i efekt jest taki, że zadajemy bardzo małe obrażenia, jak trafimy w gruby pancerz, w miejsce obrażeń zerowych, które do tej pory zadawaliśmy. Myślałem, że to będzie koniec czołgów, które no, w oparciu o pancerz walczą, że każde działo nawet najmniejszego kalibru strzelając. W Mausa czy w cokolwiek będzie zadawało obrażenia i go doiło, i rzeczywiście, niestety, tak zrobili, że ja strzelając z tego działa, czekajcie, gdzie to jest, AT-15, walczyłem z Mausem. Zobaczcie, jakie tutaj są wartości, jeszcze mniejsze, a więc 100 penetracji, przepraszam, 100 obrażeń powinno być 0 penetracji. No i udawało mi się tym działem, strzelając specjalnie hałkami. Zadawać obrażenia od 3 do chyba 30. Strzelałem, od razu powiem, w bok wieży Mausa. Normalnie obecnie wydaje mi się, że za 0 będzie tam zawsze wchodziło, bo pancerz będzie za gruby, żeby z tego działa zadać. Trzeba by było to sprawdzić, ale zadawałem od 3 do no oczywiście dla Mausa to tam nic prawie nie było, aczkolwiek jeżeli będziecie mieli bardzo dobrze opancerzony czołg, to małe działa, jeżeli przeciwnicy zmienią na pociski HE, będą was dziubały co chwilkę, ponieważ podobno jak trafiacie w jakiś tam punkt, przypuśćmy, że promień tego trafienia jest taki, to gra wybierze sobie najcieńszy punkt, w jaki to trafi, czyli w moim przypadku na tortosie, prawdopodobnie byłoby to wieżyczka obserwacyjna. No i wyliczy obrażenia. Ja jeszcze oczywiście zamierzam pograć różnymi czołgami, ale tak to mniej więcej wygląda. Ale nie to jest najgorsze, że będziemy zadawać prawie zawsze obrażenia, właśnie strzelając z haeków, nawet małym działem, w dobrze opancerzony czołg. Bo to tam tłumaczą, żeby cap był zdejmowany i tak dalej. Najgorsze jest to, że wszystkie pojazdy, które grały w oparciu o trola, dostają potężnego nerfa. Na przykład, tutaj pokażę też Wam drzewko, bo to drzewko to wygląda zupełnie inaczej niż normalnie. Na przykład, pojazd typu KW2, zobaczcie. Jego działo. Nie 122, tylko weźmiemy 152. No, często ludzie grają tego typu pojazdami dla jaj, dla zabawy, ponieważ można tutaj potężne obrażenia zrobić z haeka, prawda? Niestety haeki zostały zmienione na tak, 0 penetracji, 330 obrażeń. Innymi słowy, one-shotowanie pociskiem HE się zakończy. Oczywiście można one nadal tymi pociskami, czyli tu mamy 110 penetracji, aż 870 uszkodzeń możemy zrobić. Więc jeżeli kawukiem was wylosuje, no nie wiem, na piątki, gdzie pancerz da się przebić z tą penetracją, no to nadal one -shoty wchodzą, tak? Tylko ja tutaj mówię tylko i wyłącznie o pociskach HE. Co więcej, są jeszcze inne lubiane pojazdy. Nie wiem, czy tutaj jest Hetzer, zaraz sobie sprawdzimy. No niestety nie ma, jak widzicie, te drzewka są niepełne, ale niektórzy grają Panzer 4H, na przykład Panzer 4H. I zobaczmy sobie to niemieckie działo. I już widzicie, że jeżeli chodzi o HK, mamy 0 penetracji i 145 uszkodzeń zaledwie. Czyli nie możemy porządnie rąbnąć, chyba że będziecie grali tymi pociskami pierwszymi, to wtedy aż za 425 średnio. No ale umówmy się na piątym tierze: 64 penetracji, to do artylerii, do niektórych tedeków można postrzelać. Kołowce to już nawet na piaskownicy mnie niesamowicie wnerwiają, bo. Ja nie spodziewałem się, wiecie, że byłem na wyprawie i tymi kołowcami w ogóle nie grałem, nie spodziewałem się, że to będzie zrobione w ten sposób, że jak ja trafiam go w koło, to za każdym razem jest za zero, no to jest przegięcie, no pocisk powinien przejść przez to koło i w kadłubie utkwić, jak strzelam z boku, a teraz wygląda na to, że za zero, jak traficie z odłamkowo-burzącego, to też za zero wchodzi, no to jest trochę przegięcie, naprawdę, przesadzili z tym jakie inne jeszcze pojazdy tutaj ucierpią no wszystkie te którymi graliście trolem prawda czyli hetcera tutaj nie ma no ale hetzer oczywiście po dupsku dostaje jeżeli chodzi o czołgi T czyli na przykład SU-152 jeżeli ktoś lubił grać działem 152 mm haekiem no to zobaczcie jest 0 i 330 i teraz zapytacie, co to ma właściwie na celu? No wydaje mi się, że ma na celu ograniczenie one-shotowania i ma na celu polepszenie sytuacji graczy niedoświadczonych zupełnie, na przykład tych, którzy nie bardzo rozumieli, że jak ma czołg czwartego poziomu, a wyjedzie na niego hetzer z trolem, to po prostu strzeli i jest koniec grania, tak? Teraz już tego ma nie być. Żeby haekami rozwalić przeciwnika, będziecie musieli strzelić po prostu więcej razy, zakładając, że ludzie za, będą grali jeszcze tymi haekami. Czy to oznacza koniec pewnej epoki? Wydaje mi się, że tak. No bo tak zwanych one-shotów stroli już po prostu no nie będzie, chyba że będziecie innym, inną amunicją grali, to wtedy przy przebiciu jak najbardziej. Dodatkowo na piaskownicy bardzo się cieszę, że jest wprowadzone, są wprowadzone zmiany te, no, których nie miałem okazji przetestować. Czyli zwiększone obrażenia są dla pocisku podstawowego. No, chwileczkę już tutaj pograłem. Bardzo ciekawa sprawa, bo niektórzy ludzie ciągle walą z Golda. A więc jeżeli my wybierzemy sobie taki pojazd, który. Ma zwiększone obrażenia na zwykłych pestkach i te zwykłe pestki mają dostateczną penetrację. No to jesteśmy wygrani w takim pojedynku. Podoba mi się to, mówiąc szczerze. Także wolałbym po prostu nerw Golda: to by było najlepsze, ale to co zrobili, no w pewnym stopniu również mnie satysfakcjonuje. Natomiast e, zmiany w HEK-ach nie bardzo rozumiem, powiem szczerze. Nie wiem, co im przeszkadzały te one-shoty. No przecież to nie jest tak, że w każdej bitwie ktoś bierze trola i kurczę niesamowicie tam wprowadza zamieszanie, wszystkich rozwala. No zdarzają się takie bitwy, ale po co to tak zmieniać? Zawsze jednak fajnie było, że mamy tą szansę, że z haeka z penetracją trafimy i będą potężne obrażenia. Prawdopodobnie po dupsku dostają także wszystkie czołgi, które miały haeki powiedzmy z penetracją jakieś 100-105 mm i używały tego w walce z lajtami. No teraz już tego niestety nie będzie. Tutaj jeszcze Wam powiem, że na piaskownicy jest zrobione coś, co mi się podoba. Czyli nie od razu wszystkie czołgi są odblokowane, tylko musicie sobie odblokowywać. Oczywiście bardzo mało tutaj tego expa potrzeba, żeby dziesiątkę odblokować 4800 expa, ale ten system powoduje, że jak chcecie sobie piątkę sprawdzić, albo szóstkę, albo czwórkę, to po prostu są gracze, którzy grają na tych tierach. Także to mi się podoba. Oprócz tego bardzo się zdziwiłem, że na piaskownicy Zostały wprowadzone jakieś inne czołgi, inne wartości hapsa przesadzone. Na przykład, jak weźmiecie Niemcy, to pancer 1 jest e, tierem pierwszym i ten pancer 1 ma, uwaga, 345 życia. A na przykład na tym drugim poziomie znajduje się czołg pancer 2, który ma życia 385. Natomiast tu. To jest ciekawe. Pancer 2 wersja G. I ten czołg ma 540 życia na czwartym poziomie. Także coś tu zostało mocno pomieszane, chyba po to, żeby sobie posprawdzać. No ale wiadomość ogólna, przesłanie ogólne jest takie, że tak naprawdę koniec one-shotowania pociskami odłamkowo burzącymi. Czy ta zmiana wejdzie, nie wiem. Aczkolwiek jest to trochę wnerwiające, bo naprawdę no, nikomu chyba nie przeszkadzały te one-shoty z haeków, a teraz zupełnie inaczej to jest robione. Dobra, to tyle. Jeszcze oczywiście jakieś filmy z piaskownicy będą, ale chciałem tak początkowo Wam zasygnalizować to, że możecie sobie piaskownicę ściągnąć i sprawdzić samemu, jak to wygląda. To tyle. Żegnam się z Wami. Do usłyszenia.